Włącza się. No dobra. Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 262 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Ale dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo dzisiaj mam po raz pierwszy gościa. Tym gościem jest Tomek. Tomek jest założycielem firmy WorkSmile. Tomku, powiedz tak dwa zdania o sobie, a później przejdziemy do pierwszego pytania. Cześć, dzięki za zaproszenie. Fajnie, że będziemy mieli okazję dzisiaj troszkę porozmawiać. Ja nazywam się Tomek Haciński i od niewiele ponad 5 lat prowadzę firmę FitKip Spółka z o.o., która jest za to właścicielem platformy WorkSmile, narzędzie technologicznego, które wspiera pracodawców w budowaniu kultury organizacji poprzez 3 linie produktowe. Jedną związaną z employee well-beingiem, z drugą z budowaniem społeczności i komunikacją wewnątrzfirmową, a trzecia to już kwestie benefitów i systemu kafeteryjnego. No i tak jak mówię, 5 rok, działamy w sumie z klientami z całej Europy, no jednak głównie w Polsce. Powiedz, co to jest według Ciebie ten well-being, jak to się mówi w języku language? Słuchaj, no dla mnie to jest w ogóle mega, mega szeroka definicja. Z racji tego, że oczywiście mówisz o pięciu... sprzedajecie well-being, to musisz umieć wytłumaczyć klientowi. Panie Tomaszu, co to jest? Oczywiście, bez problemu mogę to wytłumaczyć. Dążę do tego, że jest to tak naprawdę definicją well-beingu jest to, co jest trochę twoją potrzebą, jeśli chodzi o rozwój aktualnie biznesu. Z racji tego, że well-being nie ma jednej definicji. To nie jest tak, że mogę powiedzieć, well-being to tylko zdrowie fizyczne i mentalne. Nie, wchodząc w szczegół, możemy powiedzieć, że well-being to jest coś, co ma sprawić, że twoi pracownicy, ty będziecie czuć się szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni. A teraz to, na czym ten well-being się opiera, no to są już różne filary, takie jak bezpieczeństwo w pracy, zdrowie fizyczne, zdrowie mentalne, społeczność, cel, sens i wiele innych rzeczy. Plus oczywiście na te rzeczy, które w tej chwili powiedziałem, składa się kilka kolejnych elementów. Ja klientowi opowiem w ramach naszej platformy i funkcji, oczywiście standardowo, sprzedając nasz produkt i odbiję ten well-being o to, co my mamy wewnętrznie w nim. Ale sama teoria well-beingu jest dużo szersza i tak naprawdę angażuje takie rzeczy same jak właśnie cele biznesowe, jak zdrowie pracowników, jak rolę menedżera w organizacji, a to wszystko ma finalnie definiować to szczęście pracy. A powiedz mi, jak ty w ogóle się stało, że tak 5 lat temu, to był 2016 rok, jak 5 lat temu, gdzie królował Target, a nie well-being, pojawiła się firma zajmująca się właśnie well-beingiem. No Target przecież jest, on nie musi rozumieć, on jest i trzeba go zrealizować, dokręcać śrubki. To jak w twojej głowie w ogóle pojawił się pomysł na tą platformę kafeteryjną i na ten well-being? Słuchaj, no ten pomysł co prawda te kilka lat wyprzedził właśnie to, co działo się wtedy na rynku. Ja wtedy mówiąc well-being pierwszy raz na rozmowie sprzedażowej z klientem dowiedziałem się, że on nie wie, co to jest. Więc później zaczęliśmy upraszczać po prostu, mówiąc o zdrowiu, o sporcie, o takich podstawowych cechach, które gdzieś tam na ten well-being się składają. A to powstało z racji mojej poprzedniej pracy. Ja dla największego jobboardu w Polsce pracowałem przez 7 lat. Tam byłem handlowcem, więc ja targety w zupełności rozumiałem. Niemniej miałem zajawkę, która od zawsze był aktywny, zdrowy tryb życia i on mocno mnie wyprowadzał też w tej roli handlowca. Łatwo się nie poddawałem, dążyłem do celu, to co tak naprawdę w sporcie jest standardem. No i ja ten pomysł zacząłem realizować wewnętrznie w grupie Pracuj, gdzie zacząłem pisać na wewnętrznym portalu społecznościowym o zdrowiu, angażować ludzi do tego, opowiadać im, w jaki sposób się tam, wiesz, trywialnie, nie przeziębić, jak ćwiczyć w pracy, jak się rozciągnąć. I to zaczęło mieć bardzo duży popyt wśród użytkowników, pracowników i tworzyć pewnego rodzaju community. No i to po prostu przyniosło mi pomysł, że takie cyfrowe środowisko powinienem przenieść na zewnętrzne rozwiązanie i finalnie to spieniężyć. No i tak powstał pomysł, który jeszcze wtedy nazywał się w mojej głowie Fit Company, później zmienił się na FitCube, później zmienił się na WorkSmile z racji tego, że wraz z pozyskiwaniem kolejnych klientów zaczęliśmy się dowiadywać, co w tej platformie ma być, na czym ona się ma skupiać. No i tak ona zmieniała się tak naprawdę, zwiększając zakres funkcjonalności do tych benefitów, do tej społeczności i tak dalej. A co się zmieniło najbardziej w ciągu ostatniego roku? Jak pandemia przyszła do nas, zastukała w nasze drzwi w połowie marca, to co ci się w ciągu tego ostatniego roku najbardziej zmieniło w twoim biznesie?
Jest to dużo, bo produktowo dużo i biznesowo dużo. Produkt zmienił nazwę, bo właśnie w okresie, kiedy wchodziliśmy w pierwszy lockdown, zmieniliśmy nazwę z Worksmart na FitCube, z FitCube na Worksmart odwrotnie. Dodatkowo zmieniliśmy całkowicie podejście do wizualnej i do produktu oraz wydzieliliśmy te trzy linie produktowe, o których powiedziałem na samym początku, czyli well-being, społeczność i benefity. Kiedyś to było jedno spójne rozwiązanie. My postanowiliśmy z racji tego, że ono się zrobiło duże, wraz ze zmianą nazwy firmy dać klientom możliwość kupowania oddzielnych modułów i lepienie ich jak z plasteliny tak naprawdę na potrzeby biznesu. Więc jak ktoś nie chce samego wellbeingu, wyzwań, zdrowia, aktywności fizycznej, może mieć samo community i społeczność i używać tego jak firmowego Facebooka. Tak samo może skorzystać samemu z benefitów systemu kafeteryjnego. Więc produktowo bardzo dużo. I my w tym czasie, kiedy od tych klientów się dowiadywaliśmy, jak to działa, właśnie jak to ma się składać, jak to ma się lepić na jeden spójny produkt, wpadliśmy w lockdown, gdzie przyszły kolejne wyzwania, czyli obniżanie budżetów od pracodawców na systemie kafeteryjnym. Potencjalne wypowiedzenia, no bo mieliśmy spółki z branży, które no, po prostu przestały działać, załóżmy tam, nie wiem, zarządzanie galeriami handlowymi. No i musieliśmy też reagować produktem tak, żeby ich zaskoczyć, żeby oni nawet kiedy tak naprawdę w Excelu szukają pozycji do usunięcia, żebyśmy nie byli jedną z wartości, które w tych czasach pokażą, że warto utrzymać tego typu rozwiązanie, no bo ono przyniesie korzyści również finansowe. Więc my komunikowanie biznesu zmieniliśmy nie tylko od tej strony takiej fajnej dla użytkownika, po taką fajną dla CFO, który widzi, że dzięki tym zadaniom, które są wykonywane w platformie, on obniża koszty. Albo z czasu pracy, który poświęcany jest na zarządzanie benefitami, bo to skracamy bardzo mocno, też i przynosi na korzyści finansowe. Albo na przykład zwiększenie zaangażowania pracowników czy ich produktywności dzięki temu, że po prostu mają lepsze samopoczucie. Po prostu zaczęliśmy trochę bardziej bazować na danych, bo zauważyliśmy, że to trafia do osób zarządzających biznesem, a kiedyś w ogóle się na tym nie skupialiśmy. Mhm. Ale to czy to jest tak, że twoimi decydentami, rozumiem, to są ludzie w korpo, czyli tam prezesi, zarząd, HR-owcy czy finansiści, ale czy to jest też tak, że pracownicy mają coś do gadania i wrzucają wam, nie wiem, jakieś pomysły i mówią, a bo my byśmy chcieli tutaj. Czy to jest decyzja pracowników korzystających z twojego rozwiązania, którzy mówią, a bo my się źle czujemy w tej pracy, chcielibyśmy coś? Czy to jest raczej rola korporacji, która mówi w całości, no to wy zapakujcie nam tutaj system kafeteryjny? Dwa w jednym. Sam produkt do tej formy, którą ma teraz, zbudował się też dzięki tej wiedzy od finalnych i końcowych użytkowników naszej platformy. Tak naprawdę w pierwszym roku, pierwsze prawie dwa lata, my się nawet spotykaliśmy na różnego rodzaju telekonferencje albo za dobrych czasów, wiadomo, na spotkania przy kawie w biurze z tymi pracownikami, pozyskując informacje, co im nie pasuje, co oni by chcieli tu mieć, co by sprawiło, żeby więcej czasu to spędzali i tak dalej, czyli co by im przynosiło korzyści jako użytkownikom i oczywiście z decydentami biznesu na temat tego, jeśli jest fajnie, chcemy z tego dalej korzystać, to co musimy tutaj mieć w tej platformie, żeby ona się utrzymała więcej niż 12, 24, 36 miesięcy w organizacji i żeby była cały czas potrzebnym rozwiązaniem. Więc odpowiedź jest taka, że i ci dają nam dużo. Oczywiście my z czasem zautomatyzowaliśmy ten proces i teraz w aplikacji mobilnej czy w aplikacji webowej użytkownicy mogą nam zgłaszać sugestie nieustalej, bo mamy wewnętrznie w firmie ustawione cykliczne spotkania, gdzie omawiamy te wszystkie komentarze, no i projektujemy aplikację na przyszłość. No i mamy też oczywiście spotkanie z decydentami. Posłuchamy. Przerywasz. To standardowe powiedzenie nam płacą za te kontrakty, że gdzieś przerywasz i gdzieś cię słabo słychać i słabo widać. A teraz jest okej, czy... Otwórz ostatnie zdanie, a później powiedz, skąd w ogóle nadajesz, bo masz fajne tło z tyłu. Dobra, więc to wracając do ostatniego zdania, chciałem podsumować, że tak naprawdę słuchamy i użytkowników, i pracodawców. Ten proces jest zautomatyzowany, więc chcemy wiedzieć, czego potrzebuje biznes i dostarczamy te funkcje, weryfikując, czy one są skalowalne, czy na przykład jeśli jeden klient nam podrzuci pomysł, to jesteśmy, to czy warto go implementować, czy nie, no bo czy wykorzystają go inni klienci albo kupują go w przyszłości. No i finalnie tych użytkowników, no, dzięki którym też ta platforma się w firmach utrzymuje, no bo oni robią engagement, więc pracodawca jest zadowoleni, bo oni korzystają. Więc słuchamy i tych, i tych. Mhm. Jeśli chodzi o lokalizację. Pokaż kamerką, gdzie jesteś.
Słuchaj, ja jestem w tej chwili na pracy zdalnej przez najbliższy miesiąc na Teneryfie. Tutaj widok z mojego balkonu, oczywiście miejsce, z którego pracuję, zmieniam najczęściej. A to też jest kwestia tego, że firmę chcemy zmieniać cały czas i szukamy gdzieś tam możliwości, w jaki sposób pracować zdalnie, czy hybrydowo, czy jednak mamy wracać do biura, jak czasy będą lepsze. No i zawsze zaczynamy od testowania na sobie, gdzieś tam w grupie menedżerów. Później wyciągamy z tego wnioski, no i zaczynamy myśleć, co dalej, bo nawet myślimy o tym, żeby, jeśli to zadziała, to dofinansować pracownikom taką miesiąc w roku pracy zdalnej gdzieś poza granicami. Oczywiście pewnie z jakimiś tam założeniami, ramami i tak dalej, ale gdzieś tam po naszych głowach to chodzi. No dobrze, a powiedz, jak to jest w ogóle zarządzać firmą, która specjalizuje się w zdrowiu człowieka czy w well-beingu, a właśnie pracując zdalnie? Jakie są Twoje wrażenia z prowadzenia firmy, której celem jest właśnie zdrowie, szczęście i zadowolenie pracownika, gdy te czasy takie VUCA, czyli takie bardzo niepewne, bardzo dynamicznie się zmieniające, i ty teraz jesteś, jak tu się na OFIE wcześniej przyznałeś, tak naprawdę po raz pierwszy jesteś w takiej sytuacji postawiony, że zarządzasz firmą, będąc gdzieś. Tak, więc to przyznam, że to niełatwe zadanie dla mnie było, zmienić ten sposób zarządzania, bo tak jak rozmawialiśmy poza nagraniem, w biurze wszystkich widzisz, ze wszystkimi rozmawiasz, jak cię coś przypomni, to zapukasz do pokoju i zapytasz i jest troszkę inaczej. Tutaj zauważyłem, że trzeba ustalić więcej zasad, wartości, założeń, dlatego nawet w tym okresie lockdownowym zaczęliśmy budować taką księgę procesów firmową i z jednej strony to jest tam miejsce, do którego można sięgnąć i znaleźć każdą informację firmową, nawet nowy pracownik, który przyjdzie, jak czegoś nie wie, jak coś wykonać, gdzie coś znaleźć, to znajdzie tam takie informacje, ale tam też są te wszystkie cele i założenia biznesowe, do których każdy może dotrzeć. Bardziej zaczęliśmy się skupiać na celach, na OKR-ach i budować z menedżerami po prostu jasny przekaz tego, co chcemy osiągnąć, kiedy to weryfikujemy, w jaki sposób raportujemy. I dzięki temu jest porządek i tak naprawdę ja czuję ogromne bezpieczeństwo z tego, że nawet jak 2 dni mogę się do nikogo nie odzywać, no to ja wiem, gdzie zajrzeć, na jakim etapie jesteśmy z celami czy tymi rzeczami, które chcemy zrobić. Więc my ułożyliśmy sobie, można powiedzieć, tą firmę trochę w procesy. Niektórzy się śmieli, jak ja to wymyśliłem, że korporacje z małej firmy robimy, ale nie, to nie chodzi o bycie korporacją, chodzi o to, żeby było wszystko jasne i tak naprawdę minimalizujemy sobie poziom stresu dzięki ułożeniu pewnych rzeczy i ustaleniu celów. Okej, a sprzedajecie więcej teraz w trakcie tej pandemii, bo na przykład well-being stał się modny, albo stał się bardziej potrzebny, albo może ludzie są bardziej świadomi? Ja myślę, że znów jest to są te 3 rzeczy, o których powiedziałeś. Też widać twoją świadomość w temacie tego segmentu rynku, bo i świadomość klientów rośnie. Oczywiście ten well-beingu w tej chwili wszędzie czytamy. Wpiszmy sobie hashtag well-being na LinkedInie, zobaczymy, ile postów tam wyskoczy z danego dnia. Ten temat jest bardzo, bardzo szeroki. Niemniej to, co sprawia, że nasza sprzedaż bardzo rośnie, tak naprawdę w ciągu ostatniego kwartału zrobiliśmy tyle sprzedaży, ile w ciągu ostatniego roku, to nie tylko wynik tego rosnącego trendu wellbeingowego, ale całej cyfryzacji środowiska pracy. Bo to, co my zrobiliśmy tym produktem, to zaczynamy konsolidować coraz więcej rzeczy biznesowych w jednym środowisku i w jednej aplikacji, w jednym platformie. Dzięki temu, jeśli nawet firmy szukają oszczędności, one mogą znaleźć je też dzięki nam, bo normalnie korzystają ze 4 rozwiązań, robiąc jakieś tam, które robią w firmie poszczególne elementy, mogą zrezygnować z 4 rozwiązań i zaimplementować to wszystko do jednego naszego, które finalnie będzie tańsze i jeszcze łatwiejsze w obsłudze, bo z jednego poziomu. Więc ta cała konsolidacja i cyfryzacja środowiska pracy stała się strzałem w dziesiątkę. Oczywiście well-being przyciąga, to jest taki fast seller, nazwijmy to, który przyciąga. Ta reszta funkcji cementuje, utrzymuje, daje więcej możliwości firmy. A czy to jest tak, że tym well-beingiem są zainteresowane firmy, nie wiem, z polską decyzyjnością, czy korporacje, czy to są firmy mniejsze, czy jakieś olbrzymie konglomeraty? To klientów mamy od 50 nawet do 26 tysięcy pracowników, więc rzeczywiście to wiesz, różni pracodawcy z nas korzystają. Ci wielcy, o których mówisz, te firmy, które
najczęściej mają centrale za granicami, banki czy inne firmy, często dostają, można powiedzieć, może nie prykaz, ale ta strategia przychodzi z centrali i centrala mówi: słuchajcie, musimy wdrożyć strategię wellbeingową. No i oni wtedy szukają rozwiązań najczęściej lokalnych w pierwszeństwie, aby wdrożyć je, bo one pasują po prostu do otoczenia, w którym pracują. Ale cała masa firm też w Polsce decyduje. Mamy polskie spółki zatrudniające 12 000 ludzi, które namawiają centrale bądź inne oddziały na korzystanie z tego rozwiązania i takim samym sposobem działamy teraz tam w 32 krajach bodajże jesteśmy, jeśli chodzi o zasięg wykorzystania użytkowników. Mamy nawet RPA, mamy Amerykę Południową. Te firmy po prostu chcą budować community dobrostanu, teraz po polsku to nazwijmy, czyli well-beingu, w oparciu też o inkluzywność, czyli specjalnie wprowadzają to do różnych krajów teraz, no bo są w stanie te same działania w wielu językach organizować do wszystkich pracowników, więc nikt nie czuje się wykluczony. To nie jest tak, że Niemcy są lepsze od Polski, czy w Ameryce Południowej mają lepiej niż u nas, tylko te działania są spójne. Dlatego my też platformę wprowadziliśmy wielojęzycznie, ona ma w tej chwili tam 11 języków w autotranslacjach, jak Facebook, wielosaldowość w benefitach, więc nawet benefity możemy rozdawać ludziom we wszystkich krajach przez naszą platformę. Więc coraz więcej pracodawców w taki sposób szuka. Bardzo ciekawym case'em jest to, że coraz więcej przychodzi do nas firm takich około 100 pracowników, które już myślą o tego typu działaniach. To jest rewelacja, bo 5 lat temu powiedziałbym, że nikt tego nie kupi z takiej wielkości. A teraz okazuje się, że więcej takich klientów przychodzi, może też jest ich więcej niż korporacji. A co jest takim najbardziej popularnym featurem, z którego korzystają wszyscy pracownicy u wszystkich twoich klientów? Masz takie jakieś statystyki, że na przykład wszyscy codziennie się logują i dają kciuka w górę, że są zadowoleni i jakoś tam grywalizują ze sobą w ten sposób? To są tak naprawdę dwa takie kluczowe feature'y, bo to też zależy, w jakim module patrzysz oczywiście, ale jak patrzymy, załóżmy, że firma ma włączoną całą platformę, czyli te wszystkie nasze moduły, wszystkie funkcje dostępne, no to po pierwsze ludzie przychodzą tu, bo oświadczenie i benefity i zniżki. I to jest tak, że po prostu każdego dnia ktoś wchodzi, może wyciągnąć sobie 20% do jakiegoś sklepu, pójść do Decathlonu, do Biedronki czy do innych sklepów. Więc z jednej strony to jest coś, co najbardziej przyciąga użytkowników, oni tu często wracają, ale wiadomo, ich budżety benefitowe się wykorzystują, więc no 10 razy w miesiącu czegoś za 200 zł sobie tutaj nie kupią, bo nie ma tyle budżetu od pracodawcy. To kolejną rzeczą taką, która buduje ten engagement, jest cały system wellbeingowy, czyli ta społeczność, gdzie mają swoje różne tematy, od tam nie wiem, książek, po miłośników filmów, zwierząt i tak dalej, albo jakieś tam cele biznesowe, albo czysta grywalizacja, jaką są połączone z tym wyzwania wewnątrzfirmowe. I to jest tak, że po prostu oni się challenge'ują na jakieś aktywności, czy biegną. Dobrze, to teraz powiedz po polsku, grywalizacja, challenge'ują, dla prostego Piotrka dobrej rady, co to jest? Dobra. Wiesz co, mamy taką funkcję, tak, masz rację, jakoś tak nie przemyślałem, nie powiedziałem tego zbyt prosto. Mamy taką funkcję wyzwań w platformie i to jest funkcja, gdzie my jako platforma połączeni z różnymi aplikacjami, z tego czasu Endomondo, Strava, Polar, Fitbit, aplikacja zdrowie z twojego iPhone'a, czy tam Google Fit z Androida. I to jest tak, że ty tam różne aktywności uprawiasz i to rejestruje twoje aktywności. Więc załóżmy, jak idziesz biegać, no to rejestruje twoją aktywność. Ty jako użytkownik połączyłeś to sobie tą aplikację z WorkSmilem, więc WorkSmail z automatu pobiera tą aktywność do nas. Zamienia to na punkty i te punkty finalnie możesz jako użytkownik wykorzystać sobie na jakieś tam kupony, na przykład do tego do Decathlonu czy do Biedronki, ale standardem jest to, że tam są umieszczone w tym wyzwania, więc możecie tworzyć gry i zabawy wśród pracowników, gdzie po prostu walczycie o pewne pozycje w rynku albo w rankingu, albo o osiągnięcie wspólnego celu, więc pracodawca może zorganizować challenge: słuchajcie, w tym miesiącu jest miesiąc, gdzie skupiamy się na wszystkim, co najlepsze do naszej ziemi, porzucamy samochody, jeździmy rowerami do pracy, 10 osób, które wygrają, będą miały największe dystanse, dostaną od nas koszulki firmowe, albo jeśli osiągniemy wspólny cel, razem objedziemy ziemię dookoła, no to przekażemy 1000 zł na cele charytatywne. No i to angażuje ludzi do wspólnej zabawy, gdzie oni po prostu się bawią, mają takie community, dodają zdjęcia, oznaczają się, mają rankingi, statystyki i wiele innych rzeczy, a to ich przyciąga każdego dnia, bo ta aplikacja, może powiedzieć, cały czas z nimi rozmawia. A to jest tak, że nagle zrozumiałem, że tam musi być jakiś człowiek chyba, który
po stronie firmy tego wszystkiego, nie wiem, pilnuje, animuje tą aktywność, czy to wy bierzecie na siebie i podpowiadacie, bo w tym miesiącu warto zrobić bieganie, a w lutym zrobimy biegówki, narty. Tak, jest to dwustronna energia jest tutaj oczywiście potrzebna. Platforma cały czas rozwija się w kierunku automatyzacji, więc oczywiście co miesiąc są wyzwania od nas, są odznaki, są powiadomienia push, są mailingi i wiele rzeczy, które sama aplikacja wrzuca tak, żeby aktywizować użytkowników, ale też HR-owcom czy innym osobom zarządzającym platformą pomagać tworzyć różnego rodzaju eventy, gry i zabawy, czyli podsuwa im gotowe rozwiązania, które mogą implementować dla swoich pracowników. Czyli to ale wy oczywiście... jesteście takim pierwotnym inicjatorem pomysłu na coś. Tak, jesteśmy. Mamy nawet tam w samej aplikacji dostępne są szablony, gdzie tymi dwoma guzikami można sobie tam dodać, wiesz, gotowe założenie, gotowe zabawy. Ale fajnie, jak oczywiście jest po stronie pracodawcy osoba zaangażowana, która pilnuje projektu, wie, co chce osiągnąć, przemyśli jakąś strategię na działania, nawet z nami na różnych spotkaniach, gdzie my razem z nimi zaplanujemy taką strategię, pomożemy im ją stworzyć finalnie. Często firmy już takie świadome zatrudniają do tego osoby, albo właśnie już well-being managera, albo happiness managera, czy jeszcze jakieś pokrewne stanowisko. Dobra, to już wiem, happiness officer, rozumiem, czym on się zajmuje. Dobra, załapałem. Tak, no właśnie to jest, wiesz, to jeszcze nie jest powszechne, ale taka osoba w firmie, która dba o kulturę organizacji i oczywiście załóżmy, to musi być najczęściej firma, która ma już jakiś ogromny sukces i pole na zatrudnienie takiej osoby, ale to jest bardzo sensowne stanowisko. Jak zobaczysz, jak dużo daje ci zintegrowana społeczność firmowa, jak ona obniża fluktuację kadry, jak ci ludzie są zadowoleni, szczęśliwi i produktywniejsi, to ta osoba się opłaca dzięki tym efektom, wiesz, w każdym miesiącu. Także to jest bardzo ciekawe stanowisko, jest bardzo potrzebne w organizacjach, które chcą robić, wiesz, rok do roku wzrosty tam po 20, 30, 100%. To jest coś, co na pewno może bardzo w tym pomóc. Mm-hmm. A jakbyśmy tak przeszli do bardziej cyferek, bo ja to jestem bardziej cyferkowy niż bardziej empatyczny. Empatia to według mnie jest jakieś danie kuchni egzotycznej. To jakbyśmy popatrzyli na ten well-being od strony cyferek, to co to daje firmie? Umiesz powiedzieć, nie wiem, że spada rotacja o 90% albo wzrasta zadowolenie o 100% i to zadowolenie jest mierzone w czymś tam. Oczywiście, jak najbardziej. Mamy szereg danych, na jednych bazujemy na danych, które my sami analizujemy, oczywiście wyciągamy z platformy. Drugie to są dane, które przygotowali amerykańscy naukowcy, no bo ich jest oczywiście najwięcej, ale tak naprawdę z własnych danych mamy informacje o tym, że wdrożona strategia wellbeingowa po 12 miesiącach, mówię przez naszą platformę, potrafi zwiększyć zaangażowanie nawet o 73% pracowników. O tym, że to znaczy, że... Pracownik jest 73% bardziej zaangażowany. To znaczy, że co, że robi 73% więcej nadgodzin? Wiesz, to nie chodzi o nadgodziny. To chodzi tak naprawdę, to jest oczywiście praca ankietowa, więc tam jest ilość tam pytań, które są zadawane, które sumują się na poziom zaangażowania, więc pewnie musielibyśmy porozmawiać w tej chwili o ankietach, szczegółowych pytaniach, które zadaje się pracownikom, jaką one mają wagę i na co się sumują, więc to pewnie nie tędy droga, no ale ma na to wpływ właśnie z jednej strony ten zaangażowanie w pracy, osiąganie wyników, a nawet taki czysty puls, gdzie pytasz, jak oni są zadowoleni, zaangażowani, szczęśliwi w pracy i to ma swoją wagę, która sumuje się na ten poziom zaangażowania w organizacji. A taki myślę, że nawet może nie ważniejszym, ale bardzo ważnym na tym samym poziomie elementem, który widzimy wśród naszych użytkowników, to jest zmniejszenie poziomu stresu. Oczywiście to jest deklaratywne, bo użytkownik to deklaruje, ale nawet o 51% pracownicy deklarują pomniejszenie stresu w pracy. To jest mega ważne, nie? No bo zobacz, że wraz z tą pracą zdalną ten stres, poziom stresu w pracy się bardzo podniósł. Taka niepewność, nie wiadomo co z tym, wiesz, tak jak byliśmy w lockdownie, nie wiadomo co z pracodawcami będzie, czy dalej będą mieli pracę, czy będą mieli pomniejszone pensje. Więc ten stres mega urósł w organizacjach, on oczywiście niesie tam wypalenie zawodowe, dlatego tak dużo biznesów teraz powstaje związanych z zarządzaniem zdrowiem psychologicznym pracowników. No i my taką wiedzę mamy, że jeśli to może być od ciała po
do głowy, że dzięki tym wszystkim aktywnościom, które się u nas wykonuje, ten stres się obniża. I to jest dana, którą ktoś wewnętrznie w firmie, bo my za pracodawcę tego nie jesteśmy w stanie zrobić, nie wnikając w jego dane, które najczęściej pracodawcy nie chcą się dzielić, no ale są sobie w stanie takie dane przeliczyć na pewno na to, jakie korzyści finansowe to jest w stanie przynieść firmie. A wspomniałeś o tym stresie i o tym poziomie stresu. Czy to jest tak, że teraz na przykład częściej ludzie korzystają z, może nie tak, czy macie w zakresie swoich benefitów, które podpowiadacie pracodawcom, macie właśnie dostęp do jakichś psychologów, psychiatrów, terapeutów? Czy ludzie z tego w ogóle korzystają albo czy zaczynają korzystać? Czy dostrzegłeś coś takiego? Mamy wśród benefitów, mamy kilka tak naprawdę rzeczy. Z jednej strony to jest coś, że można pracownik za benefity, czyli za budżety benefitowe, może zakupić dostęp do psychologa, psychiatry, czy na przykład do jakiejś aplikacji premium od medytacji. Z drugiej strony może też medytować razem z naszą aplikacją i tam ma też wiedzę od ekspertów, która podpowiada, w jaki sposób taką przygodę zacząć. I to, co my widzimy, to zwiększenie udziału w tych communities, czyli ludzie bardzo mocno dzielą się, piszą o tym, jak medytować, czytają te artykuły i bardzo mocno w ogóle ta czytelność artykułów wzrosła o tym zdrowiu psychicznym, o relacjach rodzinnych i tak dalej. I jeszcze nie ma, choć dużo się o tym mówi, nie ma wcale tak dużego popytu wśród użytkowników, jeśli chodzi o zakupy wizyt u psychologów i psychiatrów, ale to tylko z tego powodu, moim zdaniem, że obawiają się jeszcze braku anonimowości. I przy dobrej komunikacji... Obawiają się braku anonimowości czy stygmatyzacji? Ja dalej uważam, że anonimowości. Wiesz, myślę, że same problemy psychologiczne nie są już tematem tabu, ale jeśli wydajesz, kupujesz coś za budżety benefitowe, no to chyba nie każdy chciałby wiedzieć, że jego pracodawca wie o tym, że może masz jakieś problemy w tej chwili natury psychologicznej, potrzebujesz pomocy, no bo jak się twój menedżer dowie, to nie wiadomo, co z tobą zrobi, może będziesz szukał kogoś na twoje zastępstwo, więc na pewno bardzo ważna jest właśnie ta anonimowość, którą my jako platforma dajemy, ale to też myślę, że użytkownik musi się finalnie do tego przekonać. Okay. Czyli wydajecie anonimowość, czyli to jest tak, że pracodawca niekoniecznie musi wiedzieć, że skorzystałem z psychiatry, kupując sobie godzinę psychiatrycznej konsultacji za waszym pośrednictwem. Tak, no bo jemu finalnie to nie jest potrzebne. On potrzebuje informacji, z jakiego budżetu. Nie pytam, czy jest potrzebne, ja się pytam, czy on może wiedzieć. Czy ta wiedza zostaje u was, czy może trafić do firmy? Nie, finalnie ta wiedza zostaje u nas, czyli to są tak zwane zakupy zanonimizowane, które w raportach nie występują w pozycjach raportowych, czyli to są tak naprawdę pozycje tylko budżetowe. Okej, okay. Czyli to jest tak, że pracodawca wie, że na przykład zostało kupionych, nie wiem, 20 godzin konsultacji psychiatrycznych i tylko nie wie u kogo, czy to jest tak, że po prostu jest zatiketowane 20 etykietów na usługę i tyle? Nie, to jest zatiketowane 20 zakupów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Okej, okay. Czyli nie trzeba się bać tego, że jeżeli zaczniemy korzystać z tych funkcjonalności, to że dostaniemy łatkę, że jesteśmy wariatem, bo poszliśmy do psychiatry. Nie trzeba. Bardzo mocno o to walczymy. Też się oczywiście uczymy cały czas, w jaki sposób to komunikować, żeby ten pracownik to wiedział od razu. A ten sam problem mieliśmy tak naprawdę z tym modułem wyzwań kilka lat temu, bo chcieliśmy pokazać pracownikom, że wcale pracodawca ich nie mierzy, gdzie oni biegają, gdzie oni chodzą, bo to nie o to w tym chodzi. Udało nam się. No i teraz też uczymy się oczywiście z tymi benefitami psychologicznymi, ale nie, no tutaj nam jako dostawcom tego typu usługi zależy, żeby to było przyjazne dla użytkowników. Powiedz mi, jak to jest, bo czy to pracodawcy, może nie tak, przychodzi do ciebie idealny klient, mówi, mam 26 tysięcy pracowników, panie Tomku, pan mi to weźmie i wdroży. Czy to jest tak, że to pracodawca mówi, weźcie, zróbcie i nagle wszyscy są zadowoleni z życia, czy przy tym wdrożeniu jednak uczestnictwo organizacji jest potrzebne? Wiesz co, są tacy i tacy pracodawcy. Jedni podchodzą do tego troszkę jak do agencji, gdzie myślą, że my im to wdrożymy, poprowadzimy, będziemy na co dzień patrzeć na każdą dane. Można powiedzieć, że nasi
pracownicy będą tylko świadczyć usługę dla nich, ale przy odpowiedniej rozmowie podczas procesu sprzedażowego my dajemy tak dużo podpowiedzi, tak dużo gotowych materiałów, że jesteśmy w stanie im pokazać, że to jest narzędzie, które my wykorzystamy u nich, ale to jest tylko nośnik ich kultury organizacji, a nie rozwiązanie, które ma tą kulturę organizacji finalnie im zbudować. Więc podpowiadamy, że tak naprawdę to oni sami muszą tutaj jak najwięcej działać. Jesteśmy wsparciem, mamy od tego pracowników, którzy oczywiście opiekują się ich kontem, podrzucają pomysły, ale finalnie pracodawca wykonuje najwięcej czynności. Okej, a to jest tak, że promocja do pracowników, do tych end userów, którzy finalnie korzystają z tego, to jest też po stronie pracodawcy, czy to raczej po prostu dzieje się automagicznie, bo po prostu nagle wszyscy dostaną link, a wy zaczniecie tam puszować ich komunikatami. Dzisiaj nie biegałeś, weź idź pobiegaj. Jest to dwa w jednym, bo z jednej strony oczywiście dział komunikacji zawsze na początku mówi jakiegoś newsa do pracowników, słuchajcie, za ileś tam dni czy tygodni zadzieje się coś nowego w firmie, pojawi się taka platforma, ona będzie robiła to, zapraszamy, a później tak naprawdę my już dostajemy tą bazę użytkowników, gdzie platforma sama rozsyła zaproszenie, czy to mailem, czy SMS-em, oni sobie dołączają, no i platforma już sama robi im onboarding, więc komunikuje jakie pierwsze wykonanie. Gdzieś przerywasz i chyba będziemy musieli... Mają dostępne, wiesz, wysychamy bez nich zdanie. I żeby wrócili. Chyba będziemy dobra, musieli... Dobra, powiedz mi, czy coś teraz lepiej? No teraz, no widzę, że chyba jesteś... Kamerka ruszyła. Dobra. To jeszcze raz. Czyli komunikacja musi być po stronie najpierw firmy, a później musi być po stronie... Już aplikacja sama trochę podpowiada. Dokładnie tak, ona sama, wiesz, podrzuca maile, pierwsze kroki, opowiada w jaki sposób dołączyć, jak dołączysz, to gdzie masz przejść, żeby dokonać kolejnego kroku, więc ona edukuje. Plus my jeszcze mamy czat w platformie dla użytkownika, gdzie nasz support w czasie rzeczywistym odpowiada na pytania pracowników, jeśli dalej się gdzieś tam zagubią, więc pomaga. Mm-hmm. A powiedz mi, jakbyś miał tak powiedzieć, twój idealny klient to? I mówimy wiesz tu co, zarówno chyba, o firmie, jak i o osobie w tej firmie. Wiesz co, chyba idealny klient to osoba świadoma, która wykorzysta narzędzie do celów, które już ma rozpisane. No bo wtedy, tak jak mówię, my jesteśmy już tym nośnikiem czyjejś strategii i platforma jest na tyle plastyczna, że się do tej strategii dopasowuje, po prostu szybciej do tej osoby sprzedajesz, szybciej wdrażasz platformę i prawdopodobnie masz mniej znaków zapytania podczas całej współpracy. Niemniej co oczywiście to nie jest tak, że tylko takich klientów lubię. Tak jak mówię, on jest tak jak, zresztą, odpowiadając na twoje pytanie, idealnym klientem. Ale myślę, że taki otwarty, najlepszy odbiorca to jest otwarty odbiorca, który chce troszkę posłuchać, nawet jak nie ma strategii, otworzyć się na naszą strategię, na nasze pomysły i zaimplementować to, co my proponujemy, no bo już trochę zjedliśmy zęby jednak przez te kilka lat na tych wdrożeniach. Mhm. A to jest tak, że czy dostrzegasz, że jak do niedawna, bo to jest moje rozumienie tego, co dzisiaj mówisz, że wcześniej to było rozwiązanie trochę HR-owe, a teraz to zaczyna być rozwiązanie nawet finansowe. Czyli to jest tak, że wcześniej sprzedawałeś tylko do HR-owców, a teraz być może powinieneś sprzedawać do dyrektorów finansowych. Panie prezesie, panie wiceprezesie, rotacja spadnie o 50% i wszyscy będą zadowoleni. Ale to będzie kosztowało x złotych. Dokładnie tak. Myślę, że marzyłoby nam się, żeby również tak sprzedawać, co nie jest takie proste, bo wiadomo, dostępność tych osób po prostu nie jest taka łatwa jak innych pracowników. Często jest tak, że te osoby tak czy siak zrzucają gdzieś tam troszkę niżej pierwsze spotkania, później chcą być tylko przy finalnych decyzjach, żeby mieć zbiór danych już gdzieś tam wyciśniętych z naszych rozmów, żeby podjąć finalną decyzję. Ale tak, no, opieramy się teraz... Głównie rozmawiamy z HR-ami, ale dalej opieramy się o działy marketingów, o komunikację, o kadry, które właśnie już przychodzą przez te rzeczy finansowe i z kadry często to już idzie do CFO. Finalnie i tak to się odbija o zarządy, najczęściej w dużych firmach. Mhm. A jak myślisz ten well-being, gdzie on będzie za 3 lata? To jest taka już moda, co? Która w
wpadła jak kometa i za chwilę o tym zapomniemy, czy to jakoś masz wizję rozwoju, ścieżkę rozwoju tego hasła well-beingu? Wiesz co, ja już teraz to trochę zmieniam, to słowo well-being na kulturę organizacji. Bo w tej chwili mówi się well-being, mówi się o tym zdrowiu fizycznym i psychicznym. On staje się na tyle naturalny i taką codziennością, jeśli chodzi o dbanie o samopoczucie pracowników, że będzie to w DNA organizacji, a DNA no, to jest kultura organizacji. Więc ja dalej uważam, że on pójdzie po prostu taki standard, tak jak w tej chwili przez ostatnie kilka lat standardem było, nie wiem, to, że u siebie masz opiekę medyczną w firmie, czy jakieś ubezpieczenie pracowników, tak, well-being będziesz nazywany zdrową kulturą organizacji. Mhm. Czyli mówimy, że teraz tak naprawdę elementem każdej kultury organizacyjnej powinno być dbanie o pracownika, czy to nie jest takie trochę idee fix? Bo znam organizację, gdzie pracownik jest trybikiem, który należy dokręcić, śrubka tam trzeszczy, dokręcamy dalej. To uważasz, że to będzie trochę inaczej? Myślę, że dalej będą organizacje, które będą dbać tylko o swoje cele finansowe i nie będą zwracać uwagi na tą kulturę organizacji, czy dobre samopoczucie pracownika. Finalnie one będą nastawione na to ryzyko odejścia wśród tych pracowników, bo rynek będzie się zmieniał, ich otoczenie konkurencyjne możliwe, że zadba o te sprawy, więc ten pracownik przejdzie do tej organizacji, która o to zadba i tych kluczowych pracowników, takich, na których nam najbardziej zależy, będziemy mieli bardzo duże ryzyko utracić. I wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to pytanie. Nie każdy będzie to robił oczywiście. Te osoby, te firmy będą po prostu narażone na utratę kluczowych zasobów ludzkich. Mm-hmm. A jakie w ogóle macie plany rozwojowe na najbliższy, niech będzie do końca tego roku? Co ciekawego się jeszcze może pojawić albo nad czym pracujecie? Co mógłbyś jeszcze pokazać, opowiedzieć bez konieczności zdradzania jakichś tajemnic, które marketingowo nagle wybuchną 1 października? Wiesz co, właśnie nawet dzisiaj wysłaliśmy notki komunikacyjne do mediów z kilkoma rzeczami, które będziemy mieć jako nowości w platformie. My równolegle rozwijamy te 3 moduły i na nich będziemy się jeszcze w tym roku skupić, czyli nie dobudujemy żadnego nowego modułu typu tam systemu ERP do platformy, ale bardzo mocno będziemy rozwijać nasz well-being o zdrowie mentalne pracownika, czyli bo tak naprawdę my w tej chwili mamy ponad 90 aktywności, które pracownik może wykonywać. Teraz ten mental u nas będzie przez jakiś czas kluczem, będzie możliwość medytacji z lektorem w aplikacji. Podpisaliśmy również partnerstwo z największą tego typu aplikacją w Polsce, więc będzie można jeszcze w paczce kupić nasze medytacje oraz medytacje aplikacji zewnętrznej dla swoich pracowników. Ale będziemy mocno się skupiać na tym module komunikacji wewnątrzfirmowej i on będzie się jeszcze mocno rozwijał tak, żeby nie odbiegał od platform typu Facebook technologicznie, no bo tak naprawdę ten trzeci element benefitów mamy mocno rozwinięty, on tylko będzie się rozbudowywał w tym roku o dostępność produktów w ramach systemu kafeteryjnego, czyli żeby ta paleta dostawców była jeszcze większa, choć teraz to już są tak naprawdę ponad 1000 produktów dostępnych w aplikacji. A powiedz mi, ostatnio robiłem taki jeden z odcinków Piotrka Dobrej Rady, robiłem na temat aplikacji, które pozwalają na odłączenie się od pracy. Czy chcecie mieć taki moduł, że na przykład co 30 minut aplikacja blokuje mi komputer na 5 minut, i nie dam rady pracować, bo muszę po prostu odejść. To nie zastanawiałem się nad tym. Na pewno to, co chcemy wprowadzać, to wiele, wiele funkcji w takim modelu pracy work-life integration, czyli chcemy pokazywać pracownikom, że w pracy warto zrobić 15 minut medytacji i odpocząć od komputera, żeby poczuć się lepiej. Tak jak kiedyś power napy były modne w pracy i gdzieś tam drzemki. A pracodawców za to edukować, że nic się nie stanie, jak pracownik pójdzie pobiegać pół godziny w pracy, wróci i będzie po prostu świeższy i lepiej będzie wykonywał swoje obowiązki. To dalej jest związane bardziej z przeplataniem się pracy i życia prywatnego. Czy odłączyć się? Ma to pewnie sens. Jak? Nie wiem. Czy? Nie wiem. Zobaczymy. A nie dostrzegasz, bo teraz mówisz, że jesteś świeżym
praktykantem pracy zdalnej, pracując z odległego miejsca. Jakie widzisz u siebie złe nawyki w porównaniu do pracy stacjonarnej, jak jesteś tam? Wiesz co, w pierwszym tygodniu zauważyłem ich tak dużo, że musielibyśmy jeszcze godzinę dyskutować. A tak poważnie, to ja mam taki nawyk, jak jestem w Warszawie na co dzień, mam taki nawyk, że wstaję 5:45, uciekam z telefonem, z latarką z mieszkania, żeby syna nie obudzić, na siłownię, trenuję na siłowni, jadę do biura, jestem o 8 rano w pracy, a tam mam w ciągu kolejnych 9 godzin dwie przerwy na spacer dookoła biura. Tutaj jak przyjechałem, nie zaplanowałem tego w ciągu dnia, wszystko mi się rozwaliło. Rano poszedłem biegać, ale jest godzina różnicy, źle zaplanowałem to ze spotkaniami pierwszymi w poniedziałek. Później dziecko mi z tyłu gdzieś tam latało, pukło mi do okna, musiałem go wziąć na ręce. Gdzieś mi się to oczywiście znów to skupienie straciłem. I czytając książkę właśnie tego kolegi, o którym mówiłem na samym początku, pracuj zdalnie, żyj normalnie, zauważyłem, że po prostu czynię podstawowy błąd gościa, który pojechał do fajnego kraju pracować zdalnie, gdzie nie zaplanowałem moich dni, zafascynowałem się tymi palmami za balkonem, no i pomyślałem, że jakoś to będzie, bo przecież normalnie pracuję, jestem zadaniowy i łatwo te zadania organizuję. Tutaj jeszcze bardziej trzeba ułożyć dzień, więc ja w tej chwili w swojej aplikacji do zadań mam wypisane każde jedno zadanie, w jakich istotach godzin nowych je zrobię, kiedy mam przerwę, popołudniem idę na siłownię 45 minut i znów musiałem sobie ułożyć ten czas dnia dużo bardziej niż mam w Warszawie. Musiałem robić więcej spotkań z nami, bo jestem też sporo w biurze, mamy dużo okazji do rozmowy, tu jest ich mniej, więc bardziej za słabo ułożyłem swój rytm dnia po przyjeździe tutaj, w tym tygodniu już na przykład to zmienię. Okej. Okay. A jakbyś tak powoli będziemy się zbliżać do końca tej naszej dyskusji, jakbyś miał tak na koniec powiedzieć jeden największy niezrealizowany jeszcze feature u siebie w systemie, którego ci brakuje, ale którego na przykład jeszcze nie możesz z jakichś powodów zrealizować. Czego ci najbardziej brakuje w twojej aplikacji? Trudne pytanie, bo pewnie chciałbym, żeby ona miała jeszcze wiele innych rzeczy, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie zrealizować. Ja myślę, że to, co chciałbym, żeby ona finalnie robiła, to miała dużo więcej takich powiązań API z różnymi zewnętrznymi technologiami. My oczywiście na tym bazujemy, czyli tam się łączymy z jakimś tam Microsoftem, z Googlem, z SAP-em i innymi rozwiązaniami wewnątrzfirmowymi, aby one wymieniały się danymi, ale chciałbym, żeby to było jeszcze bardziej zautomatyzowane, tak żeby nie było żadnych ograniczeń w danych, które my chcemy sobie przesyłać, tak oczywiście na które zgodzi się pracodawca, tylko to jest taka, myślę, że marzenie, które nie spełni się, jeśli tamte zewnętrzne rozwiązania też nie rozwiną się finalnie technologicznie. W tym kierunku, bo to wymaga obustronnej pracy. Okej. A którym wdrożeniem jesteś najbardziej, możesz się pochwalić, z którego jesteś najbardziej zadowolony? Największe, najmniejsze, najbardziej fancy? Wiesz co, myślę, że tych wdrożeń jest na szczęście na tyle dużo, że większość z nich ma jakiś fajny, ciekawy case, który moglibyśmy marketingowo rozpisać i pewnie zależy od modułów, ale bardzo jestem dumny z takich wdrożeń typu ostatnie w grupie pracy, gdzie wdrażamy na 100% rozwiązań. Nie ma ani jednej funkcji w module wyłączonej, pracodawca włącza coś, co tak naprawdę jest kombajnem całości i to finalnie zaczyna działać, czyli okazuje się, że w pierwszych dwóch dniach mamy na przykład 80% aktywnych użytkowników, tyle było w ostatnim tym wdrożeniu i oni okazuje się, że bez żadnych pytań zaczynają korzystać z aplikacji i tak naprawdę z tego, co my żeśmy chcieli. I co jest tutaj ważne, od razu wszyscy nie atakują naszego czata supportowego, że coś im rozumieją. Więc takich wdrożeń jestem dumny i na pewno ostatnie wdrożenie w grupie pracy i właśnie w pracy i pani rekruterze dokładnie jest takim przykładowym, z którego jestem dumny. Okej. Okay. No dobra, to tak.
40 parę minut za nami, także ja chciałbym Ci, Tomku, serdecznie podziękować. Dziękuję. Waszym i moim gościem był Tomek Chaciński, człowiek, który rozwinął, zasetapił, rozwinął i cały czas rozwija WorkSmile'a. Także Tomku, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo, dzięki za czas. Także i Wam jeszcze też dziękuję za to, że oglądaliście ten nietypowy odcinek Piotrka Dobrej Rady. Do usłyszenia i zobaczenia jutro. Na razie.